Dzień dobry wam, moi drodzy widzowie, tu Sztyks i zapraszam was na kolejny odcinek Zagrajmy w Cywilizację 5. W dzisiejszym odcinku zakończymy sobie wojnę z Wilhelmem. Mam taką nadzieję, że Amsterdam padnie i już raczej nie będzie tutaj z nim większego problemu. Rotterdam, jak widzicie, już jest praktycznie bez życia, Utrecht niedługo zostanie zmiażdżony, a Amsterdam to jest kwestia czasu, aż moje wojska lądowe jakoś tutaj się przegramolą gdzieś tutaj pod Utrecht. No i tak to będzie wyglądać. Koniec rychły teoria, tomu już sobie opracowujemy. Jedyny cud, jaki budujemy, to jest ten Neuschwanstein, czy jak mu tam po niemiecku nie umiem, Gryfino, w Gryfinie. No i cóż, no i nie pozostaje nam nic, jak kliknąć następną turę i oczekiwać na ruch Wilhelma, który raczej nie będzie zbyt okazały, bo co on tutaj ma, już mu nic nie wie, nic mu praktycznie nie zostało, ewentualnie no trochę mnie tu miastem, no trochę mnie tym szczeli, no samolotami, te samoloty, no właśnie, już jednego nie ma, nie, jeszcze jest, tutaj już nie będzie pewnie, nie, jest, jest nadal, a, ale zaraz i tak nie będzie, nieważne, to jest kwestia czasu, słuchaj, ej patrz, strzelał, o kurde, zaatakował moją piechotę, no to jest skandal. A i tak moja piechota lepiej się utrzymała niż ci, co mnie atakowali. Wilhelm, ty jesteś słaby jak... Jak nie wiem co, naprawdę wstyd mi za ciebie. Wstyd mi za ciebie, nie potrafisz grać. Masz dobry, tutaj miałeś dobre tereny. No, w sumie nie miałeś taki dobry, bo miałeś tutaj tych Arabów. Nie dziwię się. Arabusy zawsze takie są, że dosyć ostro. I podziw Bogoty i dziękuję bardzo. I wszyscy mnie kochają. Ha, Bogota na wiele! Ej, bo jeszcze Bogota zajmie Rotterdam. Ej, to było ciekawe. Ja bym jej nie żałował. No tu cudów nie ma. Chyba nie, ale ja już przejmę, dobra, Bogota, dzięki Bogota za pomoc, ale ja już sobie przejmę. A ciekawe, czy może. Nie widziałem jeszcze. Nie widziałem takiej sytuacji, ale pewnie się da. Nawet zwiadowcy dostają po dupie u Wilhelma. Florencja? Nie zgadnę, Wilhelm. Tylko, że Florencja tutaj jest dosyć biedna, ale że jedną jednostką Wilhelm nie jest w stanie zdobyć całego miasta. Tak więc tutaj Florencja jest bezpieczna. A tutaj moje biedne robole cały czas budują i budują i budują i w ogóle nie widać, żeby co budowali, ale budują i budują. Jednostka jeszcze doświadczenie zdobyła. Tylko tyle, że ją ostrzelali, to jeszcze doświadczenie zdobyła. No dobra, no to proszę bardzo. Tam, 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 tam! Rotterdam. I Rotterdam już jest nasz. 22, co prawda kary, ale mamy 40 zadowolenia, to ja się nie boję. Cudów tutaj raczej nie ma. Tak jak mówiłem, cudów nie ma. Szału też nie, no ale jest, jest taki sobie, takie sobie miasto jest, niech se będzie. No to teraz Utrecht pozostał nam do wykończenia, tak? Troszkę trzeba podpłynąć, widzę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. No i nie sięgam już. No co mi tu przeskakujecie? Ale mamy jeszcze samoloty. Buch. Samoloty naprawdę dużo biorą, cholera. Tym bardziej teraz są takie wykokszone, zobaczcie, one mają. Plus 34 do siły miast. Samoloty, po prostu żal je by teraz było zmarnować, bo to są po prostu mistrzowie. Trzy naloty i nie ma miasta. To są tak dobre teraz jednostki, tak są wykokszone. Jeżeli chodzi o atak na ten. Co prawda, zobaczcie, tutaj nie biorą tak dużo tym, ale i te też całkiem sporo, jak powiedział. Ale dobra, nie... Nie próbujmy ich zniszczyć, bo jak ich zniszczymy, to będzie słabo. No i tam, 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 mam Utrecht, a ten biedak już nie ma żadnych jednostek. Utrechcie mój. Mamy Utrecht, tylko mam nadzieję, że mi zadowolenie za bardzo nie spadnie w dół, bo znowu będzie problem. Jeszcze czekaj, nie mogę, bo jeszcze ci krążą te samoloty, krążą i... Nie wiem, czy nie jest, nie ma jakiegoś przyspieszania animacji, bo czasami tymi samolotami to naprawdę można się zawieć, jak one tak latają dosyć długo. Sąd. Fantastycznie. No i teraz, niszczyciele już możecie sobie odsapnąć, natomiast jednostki pancerników prosiłbym, żeby jak najbardziej się przesunęły do linii brzegowej i będziecie w ten sposób ochraniać ewentualne... będziecie ochraniać miasta w razie, gdyby się coś zepsuło. Gdyby tutaj jakiś, nie daj Panie Boże, samotna jednostka, na przykład z Amsterdamu, postanowiła zająć mój Rotterdam, no to w tym momencie jesteś tutaj jak... Jak znalazłbym? A ja ci zrobię tak, buch, i cię nie ma. A już tutaj moja jakaś jednostka powinna z Krakowa... No, miałaś wyjść, dlaczego nie wyszłaś? Nie wiem. No, ale już jedź, dobra, dojdź. Teraz te jednostki, które oczywiście teraz nie są używane,
mogą sobie odpocząć, ewentualnie ulepszyć się, dokonać niezbędnych napraw, bo już nie potrzebujemy specjalnie się zamartwiać o to, że mnie ktoś tutaj będzie atakował, że będę musiał tutaj już zdobywać miasta na brzegu. Nie mam już niestety miast, a szkoda, bo miało to tak pięknie być, że od tamtej strony też wszystko miastami, ale no trudno, poszło tak, zobaczcie, statkami, okrętami wojennymi idzie w chwila moment zająć wszystkie miasta, nie? Tak więc Mekka też pewnie w ten sposób padnie, tylko no tylko nie w ten sposób, że najpierw, że samymi okrętami, ale najpierw spadnie bombka, a potem... No, Holandia i Arabia zostają sojusznikami. Brawo! Dobry pomysł. Good job, motherfucker. Good job, because Holandia zaraz zniknie i w sumie to już nikogo nie obchodzi, co się z tą Holandią stanie. No bo zniknie. Miasto jest blokowane. No spokojnie. Bo God... Ich tu nie będzie za chwilę. Naprawdę. Oni... O, widzicie, już tu płynie do Utrecht. No, ale ja mam samoloty, tak więc się... O, no, już dwie jednostki, które będzie trzeba zniszczyć niestety. Niestety, bardzo dobrze, że trzeba je zniszczyć, bo inaczej by nam przejęły miasto, a my niestety nie mamy jednostek lądowych, żeby się tam bronić lądowymi, dlatego musimy to zrobić statkami. Dlatego też chciałem, żeby te pancerniki podpłynęły do linii brzegowej. Mówię, cała mapa odsłonięta, praktycznie tutaj jedyne niewiadoma trochę dla nas. My też specjalnie nie chciałem się z tym Arabusami specjalnie zadawać. Strasznie ciśnie na tą biedną Florencję. Ale dobra, prędzej ja go wykończę niż on mnie. Ojej, ile bawełny, tam była bawełna. Wszyscy chcieli bawełny. Utworzono, fantastycznie. Fantastycznie się ulecz. Ty natomiast, tak jak mówiłem, będzie was tutaj jednostką lądowym. Będzie trzeba tutaj troszkę postrzelać. Buch, buch. Buch, buch i nie ma. Jak ja to lubię, normalnie, to jest takie, taka potęga teraz. Polska jest tak potężna w tym momencie, że nic tutaj kompletnie nie są w stanie mi zrobić już nic. Samoloty jeszcze są. Tymi samolotami to ja poproszę, żebyście podpłynęli. Nie, nie, tak. Nie, 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 tak. Okej. I tu sobie odpocząć. Ty się ulecz. A czekaj, nie! Daj mi jeden statek. Jeden statek poproszę. Nie ten. Ten najmniej zniszczony. O, może być. Patrzcie to. Za pierwszym razem. Bo jak są zaokrętowane, to strasznie im tam spada ta. Spada im obrona czy coś. W tym momencie możemy praktycznie za pierwszym razem pokonać. No, już ich nie ma. Tak więc, no, żal byłoby tego nie wykorzystać. Takiej dosyć dogodnej sytuacji. No dobra, tu sobie stój. Robolimon. Fajnie. Stój. Ulecz się. Stój. Przejdź tu. Śpi. Ulecz. Śpi. Trzeba się naklikać. Laboratorium badawcze, teraz przyspieszamy trochę naukę, jak najwięcej tego laboratorium badawczego, zamek niech będzie, tylko jak teraz dobędę Amsterdam, no tam jest jeszcze więcej tego wszystkiego, tak więc się nie boję. Laboratorium, a jak się kurde będę pierdzielił. Zaraz będę miał także i to klikał i od razu będzie opracowane na jedna tura już. Tak powinno zresztą być. Wróg się zbliża, enemy incoming. Tylko, że ten wróg daleko za bardzo się nie zbliży, bo zaraz zostanie zniszczony przez moje statki. Ewentualnie statki powietrzne. To są też samoloty. I Amsterdam, bo ja nie wiem, czy ja mam wieloryby. Mam wieloryby? Nie mam wielorybów. No to już je mam, bo tam w Amsterdamie oczywiście są. A jeszcze tutaj nie. Moja pogota, kochana. Jeszcze ich tutaj dupniemy. Moje miasta państwa. To widać, są kurde fajne. Dobra, słuchajcie, myśmy mieli tutaj gdzieś jakiegoś kolesia... Nie, nie mieliśmy. Dobra, Manila jeszcze nie jest katolicka. Szkoda, ale będzie. Będzie katolicka. Wszyscy będą katolicy. Ej, co? Nie podoba mi się to. Tu trochę się na nią uwziął, kurde. Biedna Florencja, muszę szybciej rozwalić Amsterdam, bo mi ta Florencja może paść. O, super, szalony naukowiec, który nam w tym momencie pomoże. Tam! Epoka atomowa! Odkryto uran. Gdzie ten uran? Fantastycznie, bo jesteście od razu blisko. No, wy tam już nie bardzo.
Teraz tak, odkryto uran. Tak, super. Odkryto uran. Na Wrocławiu, idealnie. Odkryto uran. Tutaj, zaraz, roboli. Powinienem mieć chociaż jednego. Jest, jeden robol jest. Idź tu. Tak, tu odkryto. Gdzie jeszcze odkryto? Tu odkryto uran. Cholera, tutaj nie mam żadnego robotnika blisko. A jest, tutaj. Zanim dojdą, trochę potrwa, ale uran... Uran musimy mieć, uranu ja nie podaruję. Oj, stopuj tutaj. Tu tutaj stopujcie. Widzicie, tu może tam będzie coś zabawia ciekawego. Teraz tak, uran tu jeden mamy. Potem tam jest drugi. Czekaj, nie denerwuj mnie. Tu mamy uran. Idealnie stoją, budujemy. Tak jest. Tak więc tak, tu jest jeden. Tu jest jeszcze jeden. O kurde, tutaj nie mam żadnego hopa. Nie ma hopa. A dwa aż uranu. Dobra, to ja kupię aż tego chłopa. Zrobię, kupię. Mam hajsu, to sam mogę kupić. Naukowiec, teraz tak. Fajne, wojska lądowe, fantastycznie. Możesz tu przejść. Tu cię ulepszymy. Zanzibarski, jakiś tam, coś tam. Wrogi oddział dostrzeżono, super. Posiadasz, możemy sobie wziąć. Dodać zasadę, szpiedzy, niech będzie. I teraz niech będzie... Niech będzie to. I teraz jeszcze mamy uran tu i uran tu. Tu mamy aż dwa urany. Walentynowy zwerbowany szpieg. Szpieguj. Nie wiem kogo tam szpiegować. Już nie ma kogo. Nie warto nikogo tu szpiegować. Szoszonów szpieguj. Albo dyplomatów, bo za dyplomatów się dostaje hajs. To czekaj. Kurde. Nie, to Zanzibaru. Do Szoszonów, jak się nazywała ta istota? Dyplomat. Proszę bardzo, jako dyplomat. Za dyplomatów też się dostaje na Kongresie Światowym jakieś tam chyba dodatki. Zero z państw miast, zero z państw miast, zero z państw... 15 z państw miast i czy z członkostwa. A, oni mają tylko podstawę członkowską. A ja jestem fajny i mam więcej. Dobra, no to teraz chyba wiadomo, gdzie lecimy, nie? Po drodze wszystko tutaj capniemy już. Trochę to potrwa, ale musimy to... żeby mieć rozszczepienie atomu i tutaj bazuki i w ogóle to fajna sprawa jest. Tak więc to są te rzeczy, które chcemy mieć. Kurde, chciałem do Kongresu Światowego, ale widzę, że się nie uda, niestety. Chciałem dotrwać do tego kongresu. No trudno. Laboratorium badawcze. Teraz samoloty, tak, na razie jeszcze nie walczcie. Nie walczymy jeszcze, nie. Śpicie. A poczekaj, bo to tam frajery jakieś idą, to trzeba będzie zniszczyć. Chyba, że sięgnę. A bogocie nie będę właził tam na miasto, to podejdą to je wtedy. Ach, to wtedy rozwalimy te jednostki. No, grzecznie sobie siedźcie. Fortyfikuj, śpi. I następna tura. Fajnie idzie naprawdę. Muszę aż przeciągnąć. No tak, tutaj podeszli. No i co zrobili tam, gówno, to coś spalili, ale nie mi nawet. Podeszli, już jest po nich, no bo... Tu. I samolot. Koniec zabawy. Tak to zrobimy. Amsterdam, no mówię, ten Amsterdam mnie tutaj cholera trochę trwa, zanim oni tu dojdą. Ale trochę to trwa, płyną, dwie jednostki płyną, ale mówię, no ta jedna by nawet starczyła, byleby tylko tam doszli. A są niepełni życia i to jest to. Musimy zdobyć Amsterdam. Nie kończę odcinka, dopóki Amsterdam nie padnie. Tak się uważa. Co to jest za jednostka? Już to są czasy jakieś... Chociaż starszy spojrzy na bambuszki, gdzie czas się zatrzymał. Zatrzymał się, no to prawda. Tak sobie stoją, ale nic się tam nie dzieje. Tam olał to. Uranu mamy 8, mało, ale dużo mamy złóż. Tak więc musimy te złoża wykorzystać, musimy je odpowiednio eksploatować teraz. Dostrzeżono wrogie jednostki w pobliżu Rotterdamu. I pyk, tak jest, niech zostanie zastąpione. Super. Tak, kopalnia, tutaj i potem tam. Oj, czekaj, bo niszczyciel coś chce. A, bo się uleczył, dobra, to może spać. Na razie jeszcze śpi. Szczelamy. Tak, pięknie, rozszelane. Już ich nie ma. I teraz zostało nam jeszcze wyznaczenie odpowiednich produkcji. Oczywiście Warszawa zaraz się przebudzi, bo teraz jak widzicie, jak wiecie, produkuje tylko i wyłącznie chyba złoto czy naukę, tak więc nic specjalnie mądrego i fajnego.
Niszczyciel, no śpi sobie, śpi, samolot śpi. Tak, i teraz wy. No teraz wy będziecie tymi, którzy zajmą, no za 5 tur, słuchajcie, tak długo. Może w tym się uda prędzej, tylko że ci to zginą po drodze. Niestety. No dobra, no to za 5 tur, no to nie wiem, czy odcinek będzie trochę długi, ale trudno. Projekt Manhattan i w tym momencie sobie zrobimy... No niestety nie mogę tego akurat. Szkoda. A laboratorium badawcze, nawet nie mam go w Warszawie, no to trzeba też zrobić. Za 7 tur będzie projekt Manhattan. Tak wiem, w następnym odcinku zaczniemy sobie już powoli wojnę, ale już przygotowania do wojny atomowej, nuklearnej, jak to zwał. No w każdym razie wiecie, o co chodzi, że tutaj będziemy dosyć ostro tymi bombkami srać i jesteśmy w takiej dobrej sytuacji, że nie są w stanie nam tego zakazać. Chyba cię głowa będzie. Ja nie będę z tobą współpracował, wieśniaku. Już teraz nie, już nie ma przyjaciół, już teraz nie ma kumpli. Został mi tylko Amsterdam i nie będziesz miał przyjaciela. A ja będę miał dużo cudów świata, bo on ma aż chyba 7 albo 5, w każdym razie jakoś całkiem sporo. Tak więc będziemy mogli go sobie ładnie tutaj zdobyć. Ma Chrystusa, ma tam jakieś... Ma ciekawe, ma tu latarnia Sfaros chyba. Chyba tak. Jak tak na pierwszy rzut oka, bo tak dokładnie to ja nie widzę. Nie jestem w stanie tutaj wszystkiego powiedzieć. O, ci jeszcze z karabinem Gatlinga. Ale dobra, no Florencja da sobie radę. No jeszcze nie zdąży. No może by zdążył. Tylko że 5 tur trochę to jeszcze jest. W sumie faktem jest to trochę. Ale teraz będziemy no w sumie tylko tak przeklikiwać. No bo się już tutaj niewiele dzieje. Tutaj budować. Tutaj śpimy. A może sprawdźmy, czy w ogóle mamy zasięg. Nie, tu. Sprawdźmy, czy w ogóle mam zasięg tym samolotem. Czy on jest w ogóle w stanie tutaj zaatakować. Jest! I to no, za wiele nie weźmie, ale jest w stanie zniszczyć. Jarosław Giełda. Kraków Laboratorium. Nowy ogród laboratorium. Wszędzie będę miał laboratorium. A, będę strał nauką na prawo i na lewo. Pewnie mnóstwo to kosztuje, ale trudno. No i co, nie możecie wejść? O, stop! Będzie szybciej jednak. Bo oni już tutaj są. Dobra, super. Tak więc już teraz, w następnej turze możemy rozpocząć atak na Amsterdam. O, ale fajnie. Co? Traktat pokojowy? I co mi oferujesz? Gówno. Nie. Nic nie zakończy tego konfliktu. Bo zwyczajnie nie chcę go zakończyć. Teraz się przeraził, bo jedyna jednostka rządowa... O, Boże, nie! Proszę tam wejść! A dobrze wiedział, że ja tam wejść nie mogę. A teraz już obczaił, co ja planuję. Co ja tu knuję. Zobaczcie. 840. On miał 1000 coś punktów. To tylko 200 punktów około to było... pochodziło z tych miast. Tyle co nic. Wszystko stanowi jak gdyby Amsterdam, dlatego też jego chcemy najbardziej zdobyć. A jak? Udało się zdobyć po przekręt wyborczy we Florencji. Aj, niech se robią te przekręty, a co tam? O, piękne miasto. Czy co to tam jest? No dobra, no to rozpoczynamy. A bo nie widzi miasta. Trzeba podejść. Dobra. Teraz mogę zacząć. Raz. Dwa. Jest silne miasto, kurde. Cztery. Pięć. Sześć. Jak sześć? Dziewięć miało być. Nie umiem liczyć. O, tu jest. Jeszcze. I siedem. I osiem. I 9. I miasto rozdupcone. I może mi naskoczyć. Tylko, że może mi zniszczyć te jednostki, ale chociaż nie pobijmy. Nie tam, gdzie polezą jeszcze gdzieś. Atakować to. Dwie tury? Jak dwie tury? W sensie ta i następna, bo chyba w następnej dwie tury nie pójdziecie z kurki na pazurki, jakoś nie wiem. No trzeba teraz poczekać, jak sobie polecam. Patrzmy. Wtedy lecę, lecę Amsterdam rozwalić. Zioło palą, murzynów obrażają, bo tam jakiś czarny Piotruś przynosi prezenty. To tak mają potem, to tak mają. Samoloty nad głowami w ogóle.
w wojnie drugiej nie ucierpieli, to teraz sobie teraz pocierpią. Oczywiście wiecie, ja to wszystko mówię z przymrużeniem oka, żebyś mnie ktoś zaraz nie posądził, że ja tu wojny i konfliktu międzynarodowego bym pragnął, a nieprawda. Amsterdam jest protestancki. Nie fajno. Nie, protestancki? Tak, protestancki. A ja tutaj jeszcze chciałem po ten ulepszać. Nie, dobra, to już nie będziemy ulepszać. Te tury przeklikamy. Dwie tury do Kongresu Światowego. Tak więc jeszcze ten kongres sobie... Dobra, będzie 30-minutowy. Mniej osób obejrzy, bo może niektórym się takie długie nie podobają. Ale mówię, chcę tą religię sobie wprowadzić. Chcę sobie tą religię wprowadzić, bo chcę zobaczyć, jak to jest. Jak to tam się dzieje, jak będą płakać. O nie, wprowadziłeś, dlaczego? Ja nie chciałem i w ogóle. I to jestem brzydkim panem. I chuj ci w nogi. I w ogóle cię nie lubię. No, tak więc sobie wprowadzimy. Niestety się nie da przyspieszyć takich pierdołek, ale da się przyspieszać bombę, budowę bomby. Na pewno. Mam nadzieję. Bo jak nie, to słabo, naprawdę słabo. Giełda, bo hajsu nie będzie. Szczecin, laboratorium. Gówno laboratorium. I teraz tak szybko będzie się opracowywać, że to będzie w mnieniu oka. Już to mówiłem, ale jeszcze muszę raz powiedzieć, bo to naprawdę będzie szybko. Oni, zobaczcie, jak już są tu blisko. Już tu mam sporo tych jednostek. Ile mi tam wzięli? O, tam tyle co mi. Pani, czy nic żeście mi nie wzięli? Nic za nic. Tak więc już nawet nie będę musiał samolotów moich używać, żeby was tutaj chamsko zabić i koniec będzie. Amsterdamu. Nowa jednostka z Sydonu, znowu pewnie jakieś konie ze średniowiecza. Na co mi takie konie, na co mi takie jednostki? Ludzie, opanujcie. Ta muzyka, nie lubię tej muzyki, jak ona mnie denerwuje. Ciekawy jestem, jak ja wyglądam z turystyką, chyba dosyć słabo. Słabo. Neuschweinstein, dla czegoś tam, dla lawenty. Jestem ciekaw, czy jakiekolwiek tutaj państwo miasto byłoby teraz w stanie przejść na jakieś inne... No ja wiem, ale ja tu mam dużo do gadania. No, pyk. I jeszcze raz pyk, bo to najbardziej mnie obchodzi. 8 kongres. Mają łącznie 13, ja mam 18, tak więc mam całkiem sporo. I robimy coś takiego, że w tym momencie zajmujemy Amsterdam. I mamy jeszcze 2 dodatkowe głosy za cuda świata. Mamy bardzo dużo. Mijn God, wees mijn ziel genadig. Mijn God, heb mededoog met dit mijn arme volk. Żegnam, mój panie. Florencja, ojczyzną jest Florencją. Zwróćmy jednostkę. Przyłącz miasto 24 aż, ale przejrzyjmy sobie, co tu są za cuda. Gdzie są te tu cuda? Chrystus Zbawiciel, Hagia Sofia, Kreml, Latarnia Sfaros, Louvre, Wielka Biblioteka i Zakazany Pałac. Fantastycznie. Tak więc mamy troszkę tych cudów świata. No to teraz spójrzmy, jak wygląda sytuacja na arenie Kongresu Światowego. Jesteśmy, dodatkowo zostaliśmy gospodarzem, mamy 3 z członkostwa, 2 za cuda świata i w tym momencie możemy ogłosić się przywódcą światowym. Jeśli tylko byśmy tego chcieli, musimy odczekać do następnego kongresu i możemy w tym momencie takowe i tylko będzie, no jeszcze tam będzie tego, ale chociaż oczywiście już ich nie ma, to jeszcze będzie ich przegłosowany. Tak więc mamy już tutaj jak gdyby znaczną przewagę, już jesteśmy niepokonani, nie ma tutaj opcji, żeby mi ktoś... Czemu mi oni tutaj na tory zamienili? Czemu tory żeście budowali? Tory są za pieniądz, a ja pieniędzy nie chcę tracić. Dobra, idźcie to jeszcze tu zrobić, bo takie pali się i brzydko wygląda. Czołgi. I dali. Fajnie. Dobra, czołgi są fajne. Każdy lubi czołgi. No to teraz możecie się uleczyć. Tak więc lotniskowcami przepłyniemy już teraz w to miejsce. Po to, żeby potem te nasze samoloty poulepszać do odpowiednich jednostek, żeby nie zostały zacofane, ale również, żeby nie stracić tych bonusów, które udało nam się już na nich zdobyć. A jest ich całkiem sporo, tych bonusów. Tak więc dobra, przeklikajmy te 5 tur. Ja chcę jak najszybciej, żeby... Kurde, no ale mówię, cały czas ktoś coś chce. Postaram się jeszcze w tym odcinku, mówię, ja chcę na tą religię światową zagłosować. Mam nadzieję, że mi się nie poddadzą sami z siebie, bo to tak się chyba nie... Chociaż powiem wam, że ten Arab, jeżeli byłby trochę nowocześniejszy, a widzę, że no, Lancierów ma
Tak, ale ma... Nie, w sumie dosyć nowoczesną ma armię. Tak więc ten Arab jest tutaj całkiem sporym zagrożeniem. Mógłbym się go obawiać, nawet gdyby nie to, że no... że wszędzie mam mnóstwo armii. A tak, i wszyscy mnie kochają. Nie mają wyboru. My mamy dyplomaty. Znaczy, za dyplomaty dostajemy jakiegoś? Nie. Ale dostajemy, mówię, tyle. 15 sojuszników. Wielki muzyk jeszcze w Warszawie. Kongres Światowy staje się organizacją Narodów Zjednoczonych. 6 delegatów dla cywilizacji gospodarza, 4 dla innych cywilizacji, 2 delegatów za każde sojusznicze państwo-miasto. Wybory przywódcy światowego co drugą sesję. To dobrze, że będą te wybory. Wybór gospodarza. Czego? A, dobra, gospodarz. No to wiadomo chyba, nie? O, się naklikam. I tak już nie mogę więcej. A jest. Niezbędni do zwycięstwa. 39, mam 31, 38. To jak ja mam jeszcze 2 delegatów zdobyć? Brakuje mi 1 delegata, żeby zwyciężyć, no. Dysponuj delegatami. Dobra. No to jak ja mam tego 1 zdobyć? To jest nie fair, nie do zdobycia już w tym momencie, bo nie ma sposobu już. Wielki człowiek jeszcze się. Już nie ma naprawdę sposobu, żeby... Katowice. Dobra, nieważne. No ile tych jednostek bez rozkazu? Coraz więcej. Tutaj nie ma uranu? Nie ma uranu, a szkoda. Jak nie ma? Jak nie ma? Kurde, nie ma, już bym znowu opuścił jeden. Tu. Tak to by można nazwać to państwo. No dobra, no skoro już jestem organizacją z Narodów Zjednoczonych i ja zostanę gospodarzem, to dostanę 6 za delegatów, czy nie? Dostanę. Ale nadal będzie mi brakowało 1 do zwycięstwa. Dlaczego 1 mi tylko zabraknie? 1? Skąd ja mam tego 1 wyczarować? Z tyłka se wyjąć? No nie ma opcji. Nie znajdę 1. 1 delegata. Skąd ja mam go wyczarować? Na tej mapie się zwyczajnie nie da mieć więcej. Już mam maksimum. Więcej się już delegatów mieć nie da. Oni mają najmniej ile się da. A ja mam za wszystko. Chyba, że za cuda jakieś się da jeszcze. I kiedy będzie? Za 5 znowu? Ojej, no za 5. A czy to było zagłoszenie? Dla Arabii zaszuszono. No to ciekawe, kto wygrał. Dobra. Przelecimy, jeszcze przelecimy. Te 5 minut, do 33, jak się nie uda, to zostawimy na następny odcinek. Ale chciałbym właśnie to już jeszcze w tym odcinku. Dobra, już tam nie rób nic. Jejku, śpi. No nie trój tam i dupy. Fajnie. Następna tura. Nie trójcie mnie już. Ej, skąd mi się takie jednostki tutaj trafiły? Boże, trzeba to poulepszać, że to stare staroświeckie. No może ja kazałem im iść, cholera, to kiedy to było? Epoki temu dopiero doszli. Lepiej później niż wcale. Nie, chyba już się nie uda niestety, bo to trochę za długo już jest takie przeciąganie. A ja i tak wygram wszystkimi zwycięstwami, a i tak nie wygram tym, co chcę. Oczywiście już bym mógł to zakończyć, bo zdobycie tego i tego to jest kwestia czasu, ale ja chcę bombę atomową. Chcę bombę atomową i koniec. Się uparłem i będę dążył do swego. Dobra, w tym odcinku już niestety nie zrobimy sobie bomby atomowej, nie zrobimy sobie również... Nawet projektu Manhattan nie udało się opracować. Nie zrobimy sobie również już religii światowej, no bo po prostu nie starczyło już czasu. Tak więc ja już wam bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam was na kolejny odcinek Zagrajmy w cywilizację. Ja czuję, że tu już będzie naprawdę niewiele odcinków. Wydaje mi się 2 tygodnie i będzie koniec. Czyli jeszcze jakieś 6 odcinków
i pożegnamy się z cywilizacją. Więc bardzo serdecznie Wam dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki cywilizacji. Do widzenia, cześć!